Pierwszym statkiem, na którym Violet Jessop była zatrudniona, to Olympic. 20 września 1911 roku wyruszył w rejs do Nowego Jorku, niedaleko wyspy White. Kapitan lekkomyślnie ścigając się z krążownikiem HMS Hawk zderzył się z nim. W boku wyrwało dwie dziury. Kapitan Edward J. Smith nie poniósł konsekwencji swoich czynów i pół roku później został dowódcą Titanica. Na jego pokład trafiła też Violet, która pracowała ponownie jako stewardessa. Ratowała się w jednej z szalup, ale to nie na tym koniec. W 1916 była na pokładzie HMS Britannic, kiedy natrafił na minę i zatonął. Przed opuszczeniem Britannica zabrała z kabiny swoją szczoteczkę do zębów, powiedziała później, że szczoteczka była jedną z rzeczy, których najbardziej brakowało w szalupie po katastrofie Titanica. Pewnego dnia Henry Zeigland trafił na czarną listę pewnego zazdrosnego mężczyzny. Henry Zeigland odrzucił zaloty jego siostry, która z żalu popełniła samobójstwo. Zemsta wisiała w powietrzu. Zazdrośnik wypalił do Henry'ego z broni, ale pocisk, który miał przeszyć jego serce, trafił w pień pobliskiego drzewa. Kilka lat później Henry Zeigland pracował w okolicy, bo wysadzał w powietrze las pod nową zabudowę. Przy jednej z eksplozji ten feralny nabój, który utkwił w drzewie kilka lat wcześniej, ponownie dostał skrzydeł. Siła wybuchu spowodowała, że pocisk na nowo nabrał prędkości i trafił Henry'ego. Padł trupem na miejscu. Kolejna niesamowita historia to historia dwóch bliźniaków z Ohio, którzy zostali rozdzieleni zaraz po urodzeniu. Zostali adoptowani przez różne rodziny. Obaj ochrzczeni zostali imieniem James, obaj po dorośnięciu zostali policjantami i poślubili kobietę o imieniu Linda. Na tym się ich niesamowite zbiegi okoliczności nie kończą, bo każdy z braci miał syna. Każdy z nich miał swojego własnego Jamesa Alana. Do tego dołóżmy, że obaj postanowili przygarnąć do siebie po psie i każdy nadał to samo imię. Toy. To, że się obaj rozwiedli, to jeszcze o niczym nie świadczy, ale wzięli jeszcze ślub z kobietami o imieniu Betty. Przerabiając tematykę zbiegów okoliczności, można natknąć się na opowieść dotyczącą zapory Hoovera na rzece Colorado. Dotyczy opowieść tragicznych wydarzeń, bo przy okazji budowania zapory zginął pewien mężczyzna o nazwisku Tierney, a do wypadku doszło w 1922. Był on pierwszą ofiarą pracującą przy konstrukcji zapory. Natomiast przeraża ostatnia ofiara tej monumentalnej budowy, bo ponad 10 lat później zginął jego syn, który również pracował przy tej konstrukcji. Rzeczywistość czasami bardziej przeraża niż fikcja i chyba tak można powiedzieć w przypadku Edgara Allana Poe. Ten w swojej jedynej powieści pod tytułem Przygody Artura Gordona Pyma opisał zdesperowaną załogę zagubionego statku. Byli do tego stopnia zdesperowani, że zdecydowali się poświęcić kogoś spośród siebie na posiłek. Richard Parker, chłopiec okrętowy powiedzmy, że miał najmniejszą siłę przebicia. Przerażać może rzeczywistość, która po 46 latach dotarła do statku Mijonet. Tu zjedzony chłopak nazywał się dokładnie tak samo, Richard Parker. Wojny wygrywa się dzięki broni, szpiegostwu, fortelom, ale i dzięki niesamowitym zbiegom okoliczności. W czasie I wojny światowej brytyjska marynarka wojenna wzięła statek pasażerski RMS Carmania, uzbroiła go i przemalowała tak, by okręt udawał okręt niemiecki, konkretnie SMS Trafalgar. Niestety na nic to się nie zdało, bo okręt został zatopiony. Niesamowity zbieg okoliczności pojawia się w chwili, kiedy dowiadujemy się, że zatopił go prawdziwy SMS Trafalgar. I to nie koniec, bo SMS Trafalgar, tak się składa, że udawał statek pasażerski brytyjskiej marynarki wojennej, tak jest, tego samego RMS Carmania, który poszedł na dno. Napoleona i Hitlera znają wszyscy. Obaj mieli podobne zapędy. Mało kto na świecie za nimi przepada, ale niesamowitych zbiegów okoliczności jest całkiem sporo. Bo tak, Hitler urodził się 129 lat po Napoleonie. Potem doszedł do władzy również 129 lat po Napoleonie. Zaatakował Rosję również 129 lat po Napoleonie. I na koniec przegrał wojnę też 129 lat po Napoleonie. A teraz, Napoleon występuje w reklamach. Czy to znaczy, że Adolf też się pojawił w reklamach za 129 lat po Napoleonie? Kto
kto choć trochę uwagi skierował w kierunku nieba, ten wie, że istnieje coś takiego jak kometa Halleya i że zbliża się ona do Ziemi raz na 76 lat. Kto choć trochę uwagi poświęcił książkom, ten wie, że pisarz i filozof Mark Twain był dość ciekawym człowiekiem. Ale jak się okazuje, kometę Halleya i Marka Twaina łączy coś jeszcze poza popkulturową popularnością. Mark Twain urodził się w dniu, kiedy można było zaobserwować kometę Halleya gołym okiem na niebie w 1835, a zmarł wraz z jej kolejnym przylotem w 1910. A skoro o komecie Halleya, to będzie pasowała jeszcze opowieść o południowoafrykańskim astronomie Danie du Toit. Ten prowadził wykład poświęcony temu, że śmierci nie da się przewidzieć, a nasze życia mogą skończyć się w każdym, nawet najmniej spodziewanym momencie. No cóż, lepiej nie mógł wykładu skończyć, żeby podkreślić dosłowność swoich słów, zapewne przypadkiem, tuż przed zakończeniem lekcji, zadławił się śmiertelnie cukierkiem. No cóż, dwie rzeczy są pewne w życiu, śmierć i podatki. Na pewno nie jeden podatek nałożył na swoich poddanych król Włoch Umberto I, a i przecież zmarł. I to jak? Ale zanim do tego przejdziemy, zacznijmy od tego, że w pewnym momencie dowiedział się, że właściciel restauracji, w której się stołował, urodził się tego samego dnia co on, w tym samym mieście co on, i że ich małżonki miały też na imię Margarita. Wszystko było pięknie do 29 czerwca 1900 roku, kiedy do króla dotarła informacja, że restaurator został zastrzelony. Niestety tego samego dnia monarcha również padł ofiarą śmiertelnego zamachu. W Teksasie w 1899 zmarł Charles Francis Coughlin. Problemem było miejsce pochówku, bo zamieszkiwał wyspę księcia Edwarda, oddaloną o ponad 5000 kilometrów. Padła decyzja, żeby go nie wywozić, tylko pochować gdzie zmarł, w ołowianej trumnie. Rok po jego śmierci silny huragan nawiedził miasto. Jego grób został zalany, a ołowiana trumna wypłynęła wraz z wodami powodziowymi do Zatoki Meksykańskiej. Robi się ciekawie dopiero 8 lat po huraganie, kiedy to skromny rybak z wyspy księcia Edwarda wypatrzył jakieś pudło dryfujące nieopodal brzegu. No i tym sposobem Charles Coughlin wrócił do swojej rodzinnej wyspy, gdzie został pochowany. Marcello Mastroianni głównie kojarzy mi się z filmami Słodkie życie, 8,5 czy Pret-a-Porter. Ten fantastyczny aktor filmowy w trakcie pewnej biesiady z przyjaciółmi zaśpiewał starą piosenkę. Spłonął ten dom, gdzie byłem taki szczęśliwy. Jednak tak się nieszczęśliwie złożyło, że nie zdołał dokończyć piosenki, kiedy mu przekazano tragiczną informację o pożarze w jego domu. 5 grudnia 1664 roku u wybrzeży Walii zatonął statek pasażerski. Zginęli wszyscy, członkowie załogi i pasażerowie, prócz jednego. Szczęściarz nazywał się Hugh Williams. Ponad 100 lat później, 5 grudnia 1785, w tym samym miejscu rozbił się inny statek. Ocalał jeden człowiek. Nazywał się Hugh Williams. Ale to nie koniec, bo w 1860, znowu 5 grudnia, poszedł na dno kuter rybacki. Przeżył tylko jeden rybak. Oczywiście, że tak. Hugh Williams. Wniosek jest tylko stąd jeden. Jeśli chcesz płynąć statkiem pasażerskim, to najlepiej nazywać się Hugh Williams. Życie dwóch ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, Thomasa Jeffersona i Johna Adamsa, którzy mieli wielki wkład w powstanie i podpisanie Deklaracji Niepodległości, zakończyły się w tym samym dniu. Obaj zmarli 4 lipca 1826 roku, dokładnie w 50 lat po podpisaniu najważniejszego dokumentu w dziejach USA. Począłem Titanikiem, to zakończę Titanikiem. W 1898 Morgan Robertson opublikował powieść Futility, znaną także jako The Wreck of the Titan. Opowiada ona o potężnym statku pasażerskim Titan, zbudowanym w Anglii. Już brzmi znajomo, ale to nie koniec. Statek w jego opowieści jest uważany za niezatapialny i nie ma w nim wystarczającej ilości łodzi ratunkowych. Robi się coraz ciekawiej. Pewnej kwietniowej nocy Tytan uderza w górę lodową i tonie na północnym Atlantyku. I teraz, 14 lat później, też w kwietniu, ale już 1912 roku, ma miejsce tragiczne zatonięcie transatlantyku Titanic.
To były niesamowite zbiegi okoliczności. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak się podobało, dajcie kciuki do góry, a jak nie, to w dół. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, który być może już będzie jutro, albo pojutrze, albo nie wiem, w przyszłym tygodniu. To zależy. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.